Chciałabym zadać jedno pytanie w zasadzie, które bardzo mnie nurtuje jako starą kobietę już. Chciałabym zapytać, kiedy, jak to się stało w tej naszej Polsce, że stworzyliśmy bałagan konstytucyjny? Mnie, ja miałam wspaniałych nauczycieli tutaj w Siedlcach, którzy uczyli mnie o trójpodziale władzy. Pani marszałek, jaki jest trójpodział władzy, skoro posłowie, których myśmy tutaj wybierali, którzy siedzą w tamtych fotelach za nasze pieniądze, oni powinni być tutaj z nami, oni powinni szukać, rozglądać się, patrzeć, jakie my mamy problemy, nam pomagać. A ci panowie siedzą w fotelach ministerialnych, czyli poseł i jednocześnie jest minister, jest ustawodawcą i wykonawcą, bo skoro jest ministrem w rządzie, wykonuje to, jest wykonawcą. A w tej chwili, przy tym układzie politycznym, jest jeszcze ciekawiej, bo jest jeszcze pan, który jest w trzech osobach. Władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. Ja wiem, kto był w trzech osobach, ale nie nazywał się Zbigniew Ziobro. Ten pan się nie nazywa Zbigniew Ziobro, z tego co ja wiem. I proszę państwa, jeśli będzie tak dalej, że posłowie będą ministrami, będą zgarniali sobie kasę i za jako poseł i jeszcze pan minister, co ich będzie obchodziła biedna Kamińska czy Iksińska w Siedlcach? On ma mnie gdzieś. Jak chcą ci ze swoim problemem, to muszę iść do panienki, wyspowiadać się jej, po co przyszłam, na co, w jakiej sprawie, kiedy. Wyznaczy mi termin do pana posła kiedyś tam. Proszę państwa, kto kiedy do tego dopuści, że poseł jednocześnie jest ministrem, a jeszcze go sędzią? Niech się mianuje królem, bo ten miał władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w jednym ręku. Opanowała nas, nasz kraj, co jest dla mnie bardzo przykre. I ja z pokorą chylę głowę przed panią marszałek, z taką tradycją, z takimi historiami, żeby pani musiała okupować przez kilka dni mównicę sejmową, żeby z pani klubu parlamentarnego mógł ktoś zabrać głos? Ponieważ ogrodnik spod Bieszcza pani na to nie pozwala? Proszę państwa, coś to nam mówi gdzieś to z panią. Przecież tak nie może. Przecież do tego nie możemy dopuścić. To jest, proszę państwa, rozlało się po Polsce jak, nie wiem, barszcz Sosnowskiego. My tego nie wytrenimy, proszę państwa, herbicydem byle jakim. Tu trzeba naprawdę nie wiem jakich środków, żeby to trochę stanęło normalnie na nogi. Ludzie, w których głowach naprawdę trudno znaleźć jest jakiekolwiek ślady życia. W tej głowie nie ma śladów życia. I proszę państwa, będzie bardzo trudno. Dlatego te spotkania nasze, możemy się pogłaskać wzajemnie, możemy sobie poopowiadać, powspominać, ale to wtedy poprosimy o kawę i szampana, bo inaczej, jeżeli radykalnych środków, pani marszałek, prosimy jako polski, płaski, dawny lud naprawdę o jakąś konkretną pomoc, zdecydowanie. Kiedy to się stało, pytam. Dziękuję bardzo. Prawa, reguły, konstytucja. To są dokumenty pisane dla ludzi, którzy umawiają się, że będą tak postępowali, że będą tak działali, tak żyli, że to są dokumenty, które wyznaczają i zasady i reguły gry. Po wyborach do władzy doszły osoby, które wywróciły to wszystko. Okazało się, konstytucja nie ma znaczenia, sądy nie mają znaczenia, Trybunał Konstytucyjny nie ma znaczenia. To wszystko nie ma znaczenia, bo jest jedna osoba, która świetnie wie, jak to powinno wyglądać. I to, co pani mówi, jest drastyczne.
dramatyczna sytuacja, bo to jest bardzo trudno zmienić. To jest bardzo trudno zmienić, dlatego że jeżeli chcemy działać zgodnie z prawem, jeżeli chcemy działać zgodnie z naszą konstytucją, mamy tylko pewne narzędzia, które możemy wykorzystać, a tymi narzędziami są wybory. I to nie jest tak, że my się tu spotykamy i możemy pić kawę. I ja mam nadzieję, że spotykamy się po to, żeby zrozumieć, w czym jest problem i że nie możemy być obojętni. Nie możemy być obojętni i nie możemy zgadzać się albo mówić, mnie to nie dotyczy, mnie to nie obchodzi. To niech inni się tym zajmują. To jest zadanie dla innych. Ja będę sobie siedział spokojnie i czekał, może coś się zmieni, może nie, ale to nie jest moja odpowiedzialność. A to jest nasza odpowiedzialność. I to jest też nasza odpowiedzialność, nasza polityków, że nie przekonaliśmy ludzi, żeby iść na wybory i myśleć racjonalnie, ale także państwa, tych, którzy nie poszli na wybory, żeby powiedzieć, że jest im wszystko jedno. Bo ja nie mam pretensji do kogoś, kto poszedł na wybory i zagłosował na kogoś, z kim ja się nie zgadzam, ale on podjął taki trud, wziął odpowiedzialność, że wybiera taką, a nie inną drogę. Ale proszę zobaczyć, że w Polsce niestety z wyborów na wybory rządzi ta grupa, która nie idzie na wybory, która mówi, że mnie to w ogóle nie obchodzi, co się dzieje. Dlatego właśnie takie osoby, które pełnią wszystkie funkcje jednocześnie, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za to, mogą tak kreować naszą rzeczywistość, a że wychowały polityków, którzy są bardzo posłuszni. Tam nie ma miejsca na refleksję, na myślenie, na samodzielne myślenie. Robią to, co robią. I ja powiem Państwu, że ja bardzo często zastanawiam się, po co to wszystko? Przecież ani to nie przynosi Polsce bezpieczeństwa, ani splendoru. Oczywiście każdy powie 500+. Oczywiście. To na pewno dla wielu rodzin była bardzo znacząca pomoc i na pewno wiele rodzin te pieniądze w kieszeni odczuło. Ale to jest tylko to, a co dalej? Jak zdobyć pieniądze na ochronę zdrowia, na wszystkie inne rzeczy? Jak pomóc tym osobom, które samotnie wychowują dziecko? Także mówienie, że robimy to po to, że Kaczyński robi to po to, żeby pomóc ludziom, bo dał 500+, to jest nie... Są w tej chwili, że tacy populiści, ludzie, którym zależy tylko na władzy tu i teraz, dochodzą do głosu. Ale my, mając naszą historię, nasze doświadczenia, trudną historię Polski, powinniśmy bardziej cenić wolność i to, co wypracowaliśmy. Dlatego jedyną szansą na to, żeby się to wszystko zmieniło, jest nasza solidarność i współodpowiedzialność. To znaczy, nie może nikomu z nas być wszystko jedno. Albo mówić, że mnie to nie dotyczy, bo to dotyczy każdego z nas. Jak nie nas, to naszych dzieci, to naszych ludzi. Każdego z nas to, co się dzieje, dotyczy. Dlatego takie spotkania mają sens, bo rozmawiamy, mówimy, co dla nas jest najbardziej niebezpieczne, co możemy zrobić razem. I musimy mieć takie poczucie, że to jest... To jest ten nasz czas próby, właśnie nasz czas próby, jak my się zachowamy, jak będziemy działali każdego codziennego dnia. A obojętność zabija i ta obojętność, to mówienie, kto będzie rządził, to jest wszystko jedno, doprowadziła do tego, co jest w tej chwili. No, to wybory. 50% Polaków nie poszło do urn. To oni wybrali obecny rząd. Wątek poetycko satyryczny zaproponuję Państwu. A zacznę od wspomnień naszych, już prawie 3 lata będą w maju. 2 lata tak. Nie, to 15 był. Kiedy były wybory prezydenckie? 2 lata temu. To 2 lata. Czyli w maju to będzie. Byliśmy w Cannes, bo tam byłem jury i kończył się festiwal. Mieliśmy wsiąść w samochód i od razu gnać do Krakowa, gdzie miałem pierwszy dzień zdjęciowy do Marii Curie-Skłodowskiej filmu o tej wybitnej Polce. Ale jeszcze zdążyłem zamienić zdanie z dziennikarzem rosyjskim, bo właśnie w tej niedzieli rozstrzygały się wybory prezydenckie wieczorem. Jeszcze o rezultacie z żoną nie wiedzieliśmy i zadał mi pytanie rosyjski korespondent, pan Daniel, a wy znajecie, kto będzie waszym prezydentem. Myśmy już coś tam obawiali się. Wiedzieliśmy, ale tak powiem, no. A mi powiedział Rosjanin, kakoj ta duda, jakiś duda. I potem, a wyznajcie pan Daniel, kto pierwszy zatra utrą wysłał telegramku z pozdrowieniem. I tu już chórem z żoną i ten dziennikarz, chórem powiedzieliśmy, Władimir
Władimir robić głupie, maladiec, powiedział. I mam tutaj taki wierszyk a propos tego. Był maj i późna dość godzina. Wieczór wyborczy się przedłużał. Wtem z drzemki wyrwał ktoś Putina. Ławę do sali wpadł jak burza. Władimir, Władimirowiczu, pobieda. W Polsce wygrał Duda. Putin interes szybko wyczuł. Mruknął. Wierzyłem, że się uda. Nie musiał pytać o nic więcej. Porozumieli się bez słowa. Odetchnął z ulgą, zatarł ręce i tak się zwraca do Ławrowa. Wyniki są po naszej myśli. Zaraz szampana ci postawię. Natychmiast gratulacje myśli. Niech głupcy cieszą się w Warszawie. Świętujmy, chociaż późna pora. Popatrz na mapę, to prawdziwe. Do dziś są ślady po zaborach. Wschód ciągle jest pod naszym wpływem. Czaisz to siebie, ja nie mogę. Szydło lub Kukiz na premiera. Podstawmy jeszcze im stonogę i coś z chińskiego rzuć serwera. Możemy mieć gorące lato. Wkrótce za łby się wezmą lachy. Skłócą się z Unią, wyjdą z NATO. Będziemy ubaw mieć popachy. Znów będą kartą grać smoleńską. Trudno o zgodę w tym narodzie. Każdy swój sukces wieńczy klęską, a mądrzy tylko są po szkodzie. Po co nam bomby i rakiety? Zbyteczny atak, zbędny nalot. Na czele stanie jakiś kretyn i sami wszystko w mig rozwalą. Jak chcą, niech idą w ślad Orbana. Czysty interes. Słuchaj, chłopie, gdy Polska słaba, zacofana, przestanie liczyć się w Europie. Wcielaj instrukcje Katarzyny. Nie pomyliła się caryca. W Polsce są najpierw wielkie czyny, a potem zawsze targowica. My wiemy swoje, oni swoje. Polaczki nigdy się nie zmienią. Polewaj, Siergiej, szampanskoje. O tym przekonasz się jesienią.